kolorowy i jak na przedszkole przystało, a w dodatku energooszczędny. Budynek jest widoczny z daleka i z tego, co mam sygnały, to bardzo cieszy jego wygląd mieszkańców Łagiewnik. Dostajemy bardzo fajne komentarze, że nareszcie przedszkole wygląda ładnie, że pasuje tutaj do otoczenia. W pobliżu parku Amendy, w budynku obok wyremontowanego, bardzo nas to wszystko cieszy i bardzo dziękujemy, że ta inwestycja mogła zostać zrealizowana. Po ponad 20 latach przedszkole miejskie nr 48 doczekało się zmian. Proces termomodernizacji to nie tylko nowy tynk. W budynku ocieplono ściany zewnętrzne i dach, wyremontowano schody oraz wymieniono parapety. To kolejny remont w dzielnicy Łagiewniki. Przypomnijmy, niedawno odbieraliśmy boisko wraz ze strefą rekreacyjną przy szkole podstawowej nr 27, a dzisiaj tutaj w przedszkolu termomodernizacja. To nie tylko poprawienie wizerunku, bo wiemy, że to jedna z głównych dróg w Bytomiu. No i przedszkole generalnie jest ładniejsze, ale to też ważna inwestycja w kontekście podwyżek cen energii, które na pewno pomogą zniwelować te koszty w latach kolejnych. Inwestycja kosztowała blisko 428 tysięcy złotych, z czego prawie 156 tysięcy złotych stanowiło dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zaś pozostałe środki w kwocie 272 tysięcy pochodziły z budżetu miasta.